kolejnym specjalnym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale YouTube Podejrzani opowiemy o tak zwanej wojnie zgorzeleckiej z końca lat 90., czyli konflikcie dwóch grup przestępczych z okolic Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Na czele jednej z nich miał stać Zbigniew M., pseudonim Carrington, uważany za króla przemytników spirytusu, a na czele drugiej Jacek B., pseudonim Lelek. O jednym z epizodów wojny zgorzeleckiej, strzelaninie na drodze pomiędzy Leśną a Boszkowicami we wrześniu 1998 roku, w której zginęło 5 osób, na kanale kryminalnym opowiadał ostatnio Łukasz. W latach 90. synonimem polskiej mafii, głównie za sprawą mediów, stały się Grupa Pruszkowska i Grupa Wołomińska. W innych częściach kraju, z dala od stolicy, nie brakowało jednak gangów, które, wykorzystując skupienie wszystkich oczu na Pruszkowie i Wołominie, budowały bardzo dochodowy, a jednocześnie bardzo brutalny biznes. Doskonały tego przykład to Dolny Śląsk, a konkretniej okolice Zgorzelca, blisko niemieckiej granicy. To tam przestępczy monopol zbudowały sobie dwie grupy przestępcze, wspomnianych Carringtona oraz Lelka. Zbigniew M., pseudonim Carrington, noszący w rzeczywistości inne nazwisko niż od lat wskazywane choćby w Wikipedii, urodzony w roku 1966, to mieszkaniec Zawidowa pod Zgorzelcem na Dolnym Śląsku, bardzo blisko niemieckiej granicy. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową, a później prowadził kilka firm transportowych, z których część pozostaje zarejestrowana do dzisiaj. Około 1995 roku Zbigniew M. miał stworzyć zorganizowaną grupę przestępczą, w której skład wchodzili m.in. Jacek B., pseudonim Lelek, Jarosław J., pseudonim Jakubek, czy Dariusz P., pseudonim Pomyk, nie Płomyk, jak pisały wówczas gazety. Zajęli się oni przemytem do Polski spirytusu na masową skalę z krajów zachodnich, głównie Niemiec i Włoch, gdzie, odwrotnie niż obecnie, spirytus był wyraźnie tańszy. Te możliwości dały rzekomo Carringtonowi status rezydenta grupy pruszkowskiej, o czym mówiono m.in. w dokumencie Alfabet Mafii, emitowanym w 2004 roku na antenie telewizji TVN. Wbrew temu, Carrington nie miał nic wspólnego z grupą pruszkowską. Bliżej, choćby przy handlu środkami odurzającymi, było mu do konkurencji Pruszkowa, czyli gangu Ząbkowsko-Praskiemu, któremu szefować mieli bracia N, Dziad i Wariat. Zbigniew M. dobre kontakty utrzymywał też z łódzką ośmiornicą, do której trafiał niemal cały przemycany alkohol. Mechanizm działania grupy był bardzo dobrze zorganizowany. Wykorzystywano do tego celu m.in. most techniczny w Gubinie. Za dnia budowano tam terminal graniczny, a nocą właśnie przemycano spirytus. Przekupionych celników, skanery do podsłuchiwania funkcjonariuszy służb, tych, których nie udało się przekupić, co należało jednak do rzadkości. Po Zgorzelcu krążyło nawet w tamtym czasie powiedzenie, że willi dorobili się jedynie bandyci i celnicy. Tiry z trefnym towarem przejeżdżały w zasadzie co tydzień. I to nie pojedynczo, a od razu kilka. Łapówka dla celnika za taki transport wynosiła około 50 tysięcy marek niemieckich. Dostawali takie pieniądze za otwarcie granicy na czas przejazdu tirów, bez kontroli jakichkolwiek dokumentów i towaru. Znów wbrew temu, co sugerowało wiele reportaży, nie trzeba było barwić spirytusu na niebieski kolor, aby udawał płyn chłodniczy czy do spryskiwaczy, a dalej w laboratoriach przywracać go do czystej postaci. Alkohol rozlewano do beczek i tak ładowano na ciężarówki. Grupa Carringtona była hermetyczna. Należało do niej kilka najbardziej zaufanych osób. Poza kilkoma wymienianymi wcześniej, byli to głównie szefowie podgrup podlegających Carringtonowi. Ich niżej postawieni członkowie nie mieli do Carringtona dostępu. Szefowie to dla przykładu Ryszard M., pseudonim Azja, młodszy brat Carringtona, czy nieżyjący już Jan M., pseudonim Gruby Janek. To właśnie Lelek zbuntował się przeciwko Carringtonowi i utworzył konkurencyjny gang, do którego dołączyło też kilku innych gangsterów, na przykład Dariusz P., pseudonim Pomyk. To ten ostatni chciał pewnego razu przemycić do Polski spirytus bez wiedzy Carringtona, ale kierowca uszkodził jedną z maszyn na moście technicznym. To zdarzenie w połączeniu z motywami finansowymi stało się przyczyną rozłamu.
Przemyt spirytusu był bardzo opłacalnym procederem. Według ustaleń śledczych gang Carringtona miał przemycić 2 miliony litrów spirytusu, a Skarb Państwa stracił na tym około 150 milionów złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Ile tego spirytusu przemycono tak naprawdę, wie chyba tylko sam Carrington. On jakby miał dobry tydzień, to potrafił zarobić milion marek, twierdził w jednej z naszych rozmów Dariusz, świadek koronny, który zeznawał później w procesach Carringtona, Azji czy Grubego Janka. Lata 1997-1998, kiedy Carrington skonfliktował się z Lelkiem, a szczególnie okres od wiosny 1998 roku, był czasem najbardziej dochodowym dla nich obu, ale i najbardziej brutalnym, dlatego nazwano go wojną z Gorzelecką. Wcześniej, w 1997 roku, dwa razy próbowano pozbyć się Zbigniewa M. W gangu Carringtona do rozwiązania każdego, nawet najmniejszego problemu, wykorzystywano podobną metodę – zabójstwo. Ofiary zwykle zakopywano potem w lasach, ciała zasypując kilkoma workami wapna. Ta metoda okazała się bardzo skuteczna. Po dziś dzień wielu ciał nie odnaleziono. Śledczy w niektórych sytuacjach mają wiedzę, kto został zamordowany, ale brakuje na to dowodów. W związku z tym ofiary te nadal figurują w policyjnych rejestrach osób zaginionych. Tak więc wojna z Gorzelecka, według oficjalnej wersji, pochłonęła co najmniej 10 ofiar. W praktyce było ich zapewne dużo więcej. Tym bardziej, że tylko w dwóch strzelaninach śmierć poniosło 9 osób. I w tych przypadkach wszystkich udało się zidentyfikować. Trupów było około 30, a o 26 wiem na pewno, tłumaczył nam kiedyś świadek koronny Dariusz. Zdarzyło się, że ktoś ginął przez pomyłkę, nie będąc wcale stroną konfliktu Lelka i Carringtona. Tak było chociażby we wrześniu 1998 roku, kiedy na drodze z Leśnej do Boszkowic Walerian K., pseudonim Kim, myśląc, że jest śledzony, zastrzelił 5 mężczyzn, o czym szerzej na kanale kryminalnym opowiadał ostatnio Łukasz. Wojna z Gorzelecka to cały szereg powiązanych ze sobą wydarzeń. Okolice Lubania, marzec 1998 roku. Drogą pod Lubaniem jechało BMW. W środku znajdowało się 2 mężczyzn, Jacek B., pseudonim Lelek, oraz jego ochroniarz. W lesie obok drogi mieli na nich czekać osobiście Carrington i niejaki ślepy, płatny zabójca Aleksander J., pseudonim Pasza. Najbardziej znany z zamachu na Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek, jednego z bosów łódzkiej ośmiornicy, oraz współpracujący z nim Andrii. Wcześniej na jezdnie specjalnie przewrócili drzewo. BMW zatrzymało się, a wtedy napastnicy rozpoczęli ostrzał z kałasznikowa. Ochroniarz Lelka staranował drzewo. Udało mu się odjechać z piskiem opon. Jacek B. został ranny w udo. Miał też samochód do naprawy. Zgorzelec. Maj 1998 roku. Na obrzeżach Zgorzelca z jadącego Mercedesa padła seria strzałów. Znów z kałasznikowa. Tym razem celem okazała się grupa 8 Białorusinów. 2 z nich zginęło na miejscu, a 3 zostało rannych. Wszyscy mieli pracować dla Carringtona jako zabójcy, którym podobno zlecono kolejny zamach na Lelka. Bezpośrednich sprawców ataku na nich było 2. Strzelali z tylnego siedzenia Mercedesa. W samochodzie znajdował się poza nimi jeszcze Jarosław J., pseudonim Jakubek. Odpowiadał on później za pomocnictwo w zabójstwie i, co niezwykłe, pomocnictwo przyjęło postać wyłącznie psychiczną. Chodziło o to, że Jakubek w żaden sposób nie próbował odwieść kompanów od popełnienia zbrodni. Wieś Modrzewie, nieopodal Wlenia, czerwiec 1998 roku. Ludzie Jacka B., pseudonim Lelek, przetrzymywali w szopie i torturowali człowieka o pseudonimie Grzywa, należącego do gangu Carringtona. Aby go odbić, na miejsce pojechał m.in. Carrington i ślepy. Grzywę faktycznie udało się odbić, ale w akcji zginęły łącznie 4 osoby. Pierwszą z nich, najpierw zatrzymaną przez ślepego, a którą potem miał dobić Carrington, był Dariusz P., pseudonim Pomyk. Najmłodszy uczestnik zajścia, który też zginął na miejscu, nie był nawet pełnoletni.
Nie przeszkodziło mu to w tym, by torturować starszego od siebie Grzywę. Udało się uciec jedynie Jarosławowi J., pseudonim Jakubek, przez co później podejrzewano go o współpracę z konkurencją. Nie miał z tym jednak nic wspólnego. Jego skuteczna ucieczka była dziełem przypadku. Planowano, że pod Wleniem zginie również Lelek, ale ten nie przyjechał na miejsce. Po latach wyszło na jaw, że przy akcji odbicia Grzywy z góry zakładano zamordowanie wszystkich, którzy brali udział w porwaniu i przetrzymywaniu gangstera. Jelenia Góra, lipiec 1998 roku. Pod istniejący do dziś hotel Baron w Jeleniej Górze podjechał Volkswagen Golf. Kierowca pojazdu czekał, aż na ulicy pojawi się Sebastian K., pseudonim Ryży, człowiek Lelka. Gdy wyszedł z budynku w towarzystwie dwóch ochroniarzy, kierowca Golfa zaczął strzelać. Ryży przeżył, ale z pociskiem w kręgosłupie. Killerami byli wspomniani wcześniej Aleksander J., pseudonim Pasza, i jego kolega Andrzej. Zawidów, sierpień 1998 roku. Na odwet ludzi Lelka po zamachu na Ryżego nie trzeba było długo czekać. To oni mieli podłożyć bombę Zbigniewowi M., pseudonim Carrington. Zrobili to, umieszczając ładunek wybuchowy pod kratką, przed wejściem na klatkę schodową bloku, w którym mieszkał Carrington. Ładunek zdetonowano drogą radiową. Carrington przeżył. Odruchowo cofnął się o krok, zamykając drzwi, by te po prostu nie trzasnęły. Odłamki ładunku uszkodziły mu jednak twarz, pozostawiając ślady na lata. Okolice Łowicza, lipiec 1999 roku. Jacek B., pseudonim Lelek, miał umówić się w okolicach Łowicza na spotkanie z Aleksandrem J., pseudonim Pasza. Rzekomo w celu zlecenia kolejnej roboty. W rzeczywistości na miejscu czekali na Paszę pochodzący z Łowicza członkowie łódzkiej ośmiornicy. Nazywano ich puchatkami. Jeden z nich, Jakub K., pseudonim Kubańczyk, został potem skazany za udział w dwóch zabójstwach i jednym usiłowaniu zabójstwa. Razem z nimi był Marek W., uważany za szefa zbrojnego ramienia ośmiornicy. To on miał zarzucić na szyję Paszy garotę, trzymaną obustronnie linkę, która stopniowo zaciska się na szyi i dusi ofiary. Choć ten prosił, by oszczędzić mu cierpień i zastrzelić. Tyle, że Marek W. raczej o tym nie myślał, bo miał do Paszy żal. Ten dawniej go postrzelił. Marek W. przed sądem tłumaczył później, że nie chciałby Aleksandra J. zabito. Miał nawet namawiać, aby pozostali dali mu spokój. Nie wykluczał jednak, że ostatecznie to on zacisnął linkę na szyi Paszy. Poza przemytem spirytusu, podgrupy pracujące dla Zbigniewa M., pseudonim Carrington, zarabiały jeszcze spore pieniądze na napadach i handlu środkami odurzającymi. Przy tych pierwszych jednorazowo można było ukraść od 100 tysięcy złotych do nawet kilku milionów dolarów. Te zlecenia najczęściej realizowali gangsterzy z grupy Azji, czyli Ryszarda M., brata Carringtona. Środki odurzające, szczególnie marihuana i amfetamina, były domeną podgrupy Jana M., pseudonim Gruby Janek. W grę wchodziły ilości hurtowe, na przykład tony marihuany w odmianie wysokiej jakości, nazywanej Orange Skun, która miała być sprowadzana do Polski z Włoch. Nie wszystkie skoki i transporty środków odurzających kończyły się sukcesem. Czasami skutecznie działała policja, a czasami nieskuteczni okazywali się gangsterzy. We wrześniu 1998 roku zatrzymano Zbigniewa M., pseudonim Carrington. Niecałe dwa lata później był już na wolności, a krótko potem uległ wypadkowi podczas jazdy na rowerze. Amatorsko trenował kolarstwo. Według jednej z wersji wypadek był zaaranżowany, ktoś uderzył go w głowę kijem baseballowym. Podobno do dziś Zbigniew M. ma na skutek urazu poważne problemy psychiczne i trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Biegli różnych specjalności są praktycznie pewni, że nigdy nie poniesie odpowiedzialności za swoje czyny. Z drugiej strony dotarła do nas informacja, jakoby całkiem niedawno, niemal normalnie wysławiający się Carrington miał jechać do szpitala, ale przestał się odzywać, gdy go rozpoznano. Inne źródła, zbliżone do dolnośląskiej policji, wspominają podobne sytuacje sprzed kilku lat. Niemniej jednak od września 1998 roku kolejni niechlubni bohaterowie wojny z Gorzeleckiej byli konsekwentnie zatrzymywani przez organy ścigania.
część z nich dziś nie żyje, niektórzy wpadali jeszcze w ręce policji, a kolejni prowadzą legalnie działające biznesy. Jacka B., pseudonim Lelek, skazano na 15 lat za kratkami. Za zlecenie zabójstwa Carringtona i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także szereg innych przestępstw. Aleksander J., pseudonim Pasza, został uduszony pod Łowiczem w lipcu 1999 roku. Jarosław J., pseudonim Jakubek, odpowiadał za udział w zabójstwie Białorusinów na obrzeżach Zgorzelca. Najpierw w 2002 roku zdecydowano o pozostawieniu go w warunkach izolacji przez 25 lat, później zmniejszono karę do 15 lat. Walerian K., pseudonim Kim, sprawca pięciokrotnego zabójstwa na drodze z Leśnej do Boszkowic we wrześniu 1998 roku, został skazany na dożywocie. Ryszarda M., pseudonim Azja, w 2002 roku skazano na 8 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przygotowanie uprowadzenia i rozboju. Jan M., pseudonim Gruby Janek, rok później usłyszał taki sam wyrok za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami wartymi przeszło 1 000 000 złotych i zamówienie ładunku wybuchowego. Dariusz P., pseudonim Pomyk, zginął we wsi Modrzewie podczas strzelaniny w czerwcu 1998 roku. Marek W., zabójca Paszy za te zbrodnie, został już prawomocnie skazany. Przebywa w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Odpowiada jeszcze za zlecenia innych egzekucji. Włodzimierza G., pseudonim Bokser, i Tomasza R., pseudonim Ryba, z 1999 roku, powiązanych z łódzką ośmiornicą. Jakub K., pseudonim Kubańczyk Welpuchatek, zdecydował się na współpracę z prokuraturą i skorzystanie z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czyli tak zwanego małego świadka koronnego, czy też 60-tki, od artykułu 60, paragraf 3 kodeksu karnego. Odbył już w całości karę za udział w 2 zabójstwach oraz 1 usiłowaniu zabójstwa. Dariusz w sierpniu 2000 roku został świadkiem koronnym. Azja jest już na wolności. Gruby Janek zmarł z przyczyn chorobowych, a Lelek również na wolności. Był kilka lat temu aresztowany do sprawy wyłudzeń podatku VAT. Pozostali bohaterowie reportażu, m.in. Grzywa czy Sebastian K., pseudonim Ryży, odbyli orzeczone wobec nich kary pozbawienia wolności i prowadzą teraz własne biznesy. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowało Was specjalne wydanie kryminalnych opowieści na temat grup Carringtona i Lelka z okolic Zgorzelca na Dolnym Śląsku, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Polecamy też materiał Łukasza z kanału kryminalnego na temat strzelaniny na drodze z Leśnej do Boszkowic w czasie tzw. wojny zgorzeleckiej. Zapraszamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tej można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak imienne pozdrowienia, wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.